Matthew wygląda na bardzo zmartwionego, coś musiało się zdarzyć, kiedy nas nie było. Witajcie z powrotem, że kolejnym odcinku zagrajmy wy, Profesor Layton and the Curious Village. Profesor Layton i tajemnicza wioska. Więc co tu się zdarzyło? Profesorze! To jest okropne, po prostu okropne, proszę, niech się pan pośpieszy! Co się stało, Matthew? Niech się pan nie martwi o kota, wszystko się naprawiło, znaczy znaleźliśmy kota, przyprowadziliśmy go nawet. Miau. O, to świetnie. Madam na pewno się ucieszy, kiedy to usłyszy. Ale to nie czas teraz, żeby gadać o kotach. Żeby martwić się o koty. To jest na górze, proszę, tędy. No, a więc to jest ten słynny profesor Layton, co? Nazywam się Chelmy, inspektor Chelmy. Jestem inspektorem w tej sprawie. No cóż, trudno mówić o sprawie, w końcu Klaudia się znalazła i przyniosłem ją bezpiecznie z powrotem. O, Klaudia, moja kochana, mama tak za tą tęskniła. Miau. Co ten kot tutaj robi? Kto do cholery wpadłby na pomysł przeniesienia zwierzaka na miejsce zbrodni? Czy to ma jakiś sens? No cóż, nie było nas, kiedy ta zbrodnia się odbyła, więc nawet nie wiemy, co się zdarzyło. Może pan nas wtajemniczyć? Ktoś został zamordowany, profesorze. Mężczyzna został tutaj zamordowany. Co? Kto? Ofiarą był mieszkaniec tej, albo jeden z rezydentów tutaj tej willi, Simon Reinhold. Simon? Około 2 godziny temu osiągnął mnie raport, że mężczyzna nagle załamał się w willi Reinholdów. Zanim przybyłem na miejsce zbrodni, albo tutaj właśnie na miejsce, na scenę, Simon już nie żył. Rozumiem, a co było przyczyną śmierci? Właśnie to badamy. Chcę ci tylko powiedzieć, Layton, że ty też jesteś podejrzanym. Mam na ciebie oko. Reszta szczegółów tego śledztwa jest ściśle tajna. Mówiąc o szczegółach, to tak w ogóle kto zadzwonił po policję, po władzę? Czy mnie w ogóle nie słuchasz? Czy masz coś z uszami? Cholera jasna, przecież powiedziałem, że informacje i szczegóły są ściśle tajne, he? W porządku, wszyscy. Będę przesłuchiwał jednego po drugim w jednym pokoju, znaczy się w osobnym pokoju. Proszę wchodzić po kolei. I żeby było jasne, w takich okolicznościach nikt nie opuści tego miejsca, zanim nie przesłucham wszystkich. No. Inspektor Chelmy. Jest to nowa postać. I muszę powiedzieć, że jedna z postaci, którą będziemy widzieli bardzo często w następnych częściach też. Jest to w sumie moja ulubiona postać. Moja ulubiona postać z profesora Laytona się pojawiła. Dlaczego to muszą być zawsze inspektorzy? Jakoś mam słabość do inspektorów. Gumshoe, tutaj Chelmy, albo jeszcze ten Lestrade z Sherlocka. Ale tylko z serialu, w tam filmie to aż tak za nim nie przypadałem. I książce. Chociaż w książce było okej. No ale w każdym razie, co możemy teraz zrobić? Pogadajmy tutaj sobie z Gordonem. Może Gruby teraz coś powie. Ale to niesamowite, ktoś został zamordowany. No, tutaj też nie obejdzie się bez morderstw. Niesamowite morderstwo w tym domu. Ciarki mi przechodzą po plecach. Jesteś detektywem, prawda? Pośpiesz się. Znajdź potwora odpowiedzialnego za to. Dobry panie, nie jestem detektywem. Ale rozumiem pańską troskę. Nikt nie jest bezpieczny, gdy morderca jest na wolności. Moje odczucia, ale ich nie rozumiem. Ale nie rozumiem tego. Simon był co prawda czasem szorstki, ale nie miał wrogów. Nikt go nie nienawidził. Jeśli morderca...
interesuje się fortuną mojego brata, to będę następną ofiarą tego diabła. Słusznie. Jeśli motywem była kradzież majątku, to zwęża nam się lista podejrzanych. Dobry Boże! Czyżby mnie też podejrzewał? Czyżby pan mnie podejrzewał? Dobrze się rozumiałem z Simonem. Lepiej niż rozumiałem się z Augustusem. Ale wiesz co? Ta rozmowa o rodzinach przypomniała mi pewną zagadkę. Zagadka. Ktoś został zabity, a tutaj mi teraz zagadka. I to jeszcze o rodzinie. No super, co takiego tutaj będzie? Ojoj. Ojej. Nie. Zobaczymy się za chwilę, muszę to sprawdzić. Tak powinien wyglądać stół. Spróbujmy, czy to zadziała. Yeah! Correct! Udało się! Yay! Świetnie, dobra robota. Te zagadki idą lepiej niż myślałem. A, taka jest odpowiedź. Dzięki za rozwiązanie, lecz nie pomoże nam to w odnalezieniu mordercy. No co ty nie powiesz? Gwarantuję ci, że to nie ja. Proszę, niech pan odnajdzie winnego. Oczywiście. Rozumiem twoje położenie. Wydaje się, że też jestem podejrzany. Dowiem się tyle, co mogę. A, kolejny gizm. O, dostałem toster dostałem. Czyżbym dostał toster? Pokaż no. Toster. Na, brzuch. Niedługo będzie skończony. No prawie no. Pogadajmy z Mary. Tutaj coś jest zaktualizowane. Claudia znaleziona. Wow, o morderstwie nic nie pisze. Nic nowego. Ale tutaj. Mój Boże, to nie jest nic tajemniczego, że ktoś został zamordowany. Dziwne. Matthew, co tam u ciebie? Wyglądasz na smutnego, mały krasnoludku. Lubię go, przypomina mi krasnoluda. Matthew, czy widziałeś jakieś podejrzane osoby w pobliżu dworu w czasie incydentu? Ani żywej duszy, sir. Nawet nie wiedziałem o mistrzu Simonie przed przybyciem inspektora Chelmiego. A gdzie jest jego ciało teraz? Nie widziałem tego, ale powiedziano mi, że inspektor się tym zajął po przybyciu. Rozumiem. Wygląda na to, że na razie utknęliśmy w... Nie wiem, z tą sprawą, że utknęliśmy w tej sprawie. Ale wie pan, znalazłem to w miejscu zbrodni. O, co to jest? Jakieś koło zębate? Niestety nie mam pojęcia, ale pomyślałem, że może jest to jakaś ważna wskazówka. Niesamowite. Jest takie małe, że łatwo go przegapić. Łatwo to przegapić. Coś jest na tym wygrawerowane. Jeżeli to można nazwać wygrawerowanym, a nie wpierdzielonym do środka? Nie wiadomo. Co? Mały trybik? Tego słowa szukałem. Skoro wspominasz, przypomniała mi się tu pewna zagadka. O nie, koła zębate, nie. Co? Chyba żartujesz. Zagadka? Teraz? W takim momencie? Niesamowite. Oni tutaj wszyscy mają zagadki. Lepsze rzeczy do robienia. Znać koło zębate, tak? Mały trybik. Czy to jest żart? Spróbujmy. Luke, here's my answer.
To chyba żart był, prawda? Ta zagadka była chyba żartem. Nie. No dobra, zaakceptuję to. Szybko poszło. Przepraszam, ale... nie wiem więcej nic, co mogłoby wam pomóc w śledztwie. Nie szkodzi. To koło zębaty nam wystarczająco pomogło. Ale dlaczego dajesz je nam? Wierzę, że jest pan dobrym człowiekiem, profesorze. Wiem, że rozwiąże panu sprawę. Obym zasłużył na takie zaufanie, Matthew. Aha. Dostaliśmy nowe gizmo. A inspektor Chelmi wrócił. Czyżby pojawiła się nowa tajemnica? Mały trybik. Mały trybik. Małe koło zębate z wygrawerowanym... jakby to nazwać? Z wygrawerowanymi insygniami. Zostały znalezione na miejscu zbrodni. Może morderca je opuścił, gdy opuszczał scenę. To całkiem możliwe, ale... kto by coś takiego nosił przy sobie? Takie moje pytanie. No to pogadajmy z Chelmim, on ma jakieś nowe wiadomości, to? Może też ma dla nas zagadkę. Wydaje mi się, że on jest tutaj jedynym poważnym tak naprawdę. Czy to wszyscy, którzy byli obecni podczas zbrodni? Nie, ja nie byłem obecny podczas zbrodni, więc mogę iść. No cóż, wydaje się, że jeszcze brakuje Ramona. Ramon? Gdzie to diabła się znowu podziewa? Szczerze nie wiem, nie widziałem go od kilku godzin. Co takiego? Nie mów mi, że zniknął. Nie, czekaj chwilę. On też jest podejrzany. Zapewne wziął nogi za pas. Wykorzystując okazję. Gdzie mógłby w takim momencie być? Co jeśli morderca dorwał też jego? No to szybko tutaj padli, nie? Możemy iść teraz do innego pomieszczenia? Poczekaj chwilę, Luke. Tak, profesorze? Jest coś, o czym chciałbym pogadać o czym chciałbym porozmawiać z Lady Dalią. Tak, ale... skoro chcesz pogadać z Lady Dalią, to... no co? Nie możesz pójść do niej? Matthew, co jeszcze raz pogadam? Hej, gdzie poszła Lady Dalia? No, wydaje mi się, że poszła do swojej kwatery, żeby się zrelaksować. Jest silną kobietą, ale... oczywiście jest ona też... oczywiście, że jest potem wszystkim trochę wykończona. Bardzo dobrze, moglibyśmy wiedzieć, gdzie to... mógłbyś jej powiedzieć, że mam coś... mam o czymś z nią do pogadania? Oczywiście, profesorze, proszę poczekać. Można pomyśleć, że Lady Dalia może jest królową, czy czymś takim. Luke, jeżeli naprawdę chcesz zostać kiedyś prawdziwym dżentelmenem, to... powinieneś być bardziej, bardziej miły, bardziej taki... uprzejmy. Myśleć lepiej, nie jak taki gnojek. No właśnie... O, oczywiście, profesorze, przepraszam, to było moje... To było złe z mojej strony. Mój błąd. Madam chce was zobaczyć, teraz. To te drzwi od razu po lewej, w korytarzu. Aha, czyli możemy iść. Tu. Aha. No, Lady Dalia.
Lady Dahlia, Lady Dahlia, podejrzewam, że morderstwo ma coś wspólnego ze Złotym Jabłkiem. Co? Jest za wcześnie, żeby mówić o pewności, ale... W obu sprawach... Ale... co? Jak... Nie rozumiem tego zdania, w każdym razie są podobne... ma to ze sobą coś wspólnego? Na pewno? To jest jakieś podobieństwo czy coś takiego w tym? Nie wiem. Wcały mnie w tyłek. Myślisz, że Ramon jest w to wszystko zaplątany? No nie wiem, ma taki dziwny głos i to jego to trochę podejrzane. Potencjalnie tak, jednak brakuje nam informacji, by wyciągnąć wnioski. Rozumiem. W takim wypadku mam nadzieję... mam do pana prośbę, profesorze. Niech pan znajdzie Ramona. I przeprowadzi go z powrotem do mnie. Mdli mnie na myśl, że bycie podejrzaną w takiej brutalnej zbrodni. No, mdli mnie, że jestem podejrzana w brutalnej zbrodni. Coś takiego. Muszę natychmiast nie udowodnić moją niewinność. No ja też. Jak pani sobie życzy, Lady Dahlia? Jak sobie pani życzy, Lady Dahlia? Popytamy w mieście, czy ktoś go nie widział. Doceniam pańską pomoc, profesorze. No dobrze, wyczekuję dobrych wiadomości. Ale to jak, skoro przecież my też jesteśmy podejrzani i nie możemy tutaj łazić. Poszukiwanie Ramona, zaginiony sługa. Ramon. Super, zapisujemy. Ile godzin już tutaj gramy? Sporo. O, 26 zagadek. 2 godziny już. Tutaj jest coś ciekawego. Co to za zdjęcie? Przed chwilą było zasłaniane przez Lady Dahlię. O! To Lady Dahlia? I Flora? Co robi tutaj Ingrid? Popatrz na to zdjęcie. Co to jest, profesorze? Czy to nie Lady Dahlia? Ona trzyma dziecko. Tym dzieckiem musi być córka barona Reinholda. Nazywała się Flora, prawda? Boże, co za słodkie dziecko. Teraz jest starsza od ciebie, więc bądź cicho. Lady Dahlia prawie wcale się nie zmieniła od tamtego zdjęcia, prawda? Wiesz, Luke, mówi się, że prawdziwe piękno nigdy się nie starzeje. Layton, co ty gadasz? Niesamowite. Tak przypuszczam, profesorze, ale... Ale i tak mnie to dziwi. Może zapytamy ją o to? No spoko. Zajrzyjmy do nowego wpisu w dzienniku, no, po coś tam dostaliśmy. A w końcu, morderstwo. No, trochę poczekaliśmy, prawda? Morderstwo. Po powrocie do willi Reinholdów dowiedzieliśmy się o morderstwie jednego z członków rodziny. Albo morderstwie na jednym z członków rodziny. Lady Dahlia tkwi w rozpaczy. Obiecałem odnaleźć jej zaginionego sługę. Bo kawy nikt mi nie może przynieść, dlatego jej szkoda tego wszystkiego. Musi wszystko sama robić, to jest w depresji teraz. Inspektor przesłuchuje podejrzanych. Muszę coś z tym zrobić. A, czyli jednak nie możemy tak po prostu się zmyć, tylko musimy coś tam z inspektorem pogadać. Dobra, to ja rozumiem. Jak to w ten sposób rozumiem? Czyli w porządku. Inspektorze Chelmi. Co tam może mi pan powiedzieć? Przy okazji, Layton. Słyszałem, że jesteś mistrzem w dziedzinie zagadek. Ta zagadka była ostatnio dość popularna w Londynie. Albo była popularna w Londynie, zanim go opuściłem. Jestem ciekaw, czy mógłbyś ją rozwiązać. Czy mógłbyś ją... No. Co się robi z zagadkami?
dojść do wniosków i tak dalej, bla bla bla. Zapomniałem, co teraz jest. To jest ciekawe. Mamy tutaj 5 winowajców, tak? 5 podejrzanych. I musimy powiedzieć, ilu z nich kłamie. Czekaj, to było inaczej. Policja. Policja chce wypuścić tylko tą jedyną osobę, która mówi prawdę. Jak wiele osób wypuści? No to przeczytajmy najpierw, co mówią. Osoba 1, czyli A, mówi: jedna z 5 osób kłamie. B mówi: 2 osoby z 5 kłamią. C mówi: znam tych ludzi, 3 z nich kłamie. To są kłamcy. D mówi: nie słuchajcie tych zbirów. Wszystko, cała piątka, znaczy... z naszej piątki 4 kłamie. A E mówi: wszyscy, cała piątka kłamie. Jeżeli będziemy brali... jeżeli weźmiemy... będziemy naiwni, będziemy wierzyli w to, co mówią, to tylko ten, który mówi, że jest więcej, ma rację tak naprawdę. Czyli A nie kłamie, B kłamie, C kłamie, bo mówią, że to zawsze mniejsza liczba. D mówi prawdę, bo mówi, że 4 kłamie. A tylko pewnie mówi, że sam nie kłamie, że wszyscy kłamią, tylko on nie. A E mówi, że wszyscy kłamią, czyli normalnie można pomyśleć, że D i E zostaną wypuszczeni, bo mówią prawdę. Ale E sam się przyznał, że kłamie, więc tylko D wychodzi. Tak mi się wydaje, powinna być 1. Spróbujmy. 1. Może się uda. Zacieram rączki. No, inspektorze Chelmi. Ha! Take this! Co? Critical co? Critical hit? GG? No, oczywiście, że siłacz został uwolniony. Gdzie to do cholery? He? Wydaje mi się, że nie powinienem panu dać trudniejszą zagadkę. Powinien pan użyć swojej głowy do znalezienia złotego jabłka. Wszędzie o tym głośno. Dzięki, inspektorze Chelmi. No widzicie, jaki miły jest tutaj. A co do Lady Dali, mieliśmy ją zapytać przecież o Florę. Co się z nią stało? To mnie interesuje. Nie ma tu nigdzie Flory. Proszę mi wybaczyć. Bla 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 bla. Wybacz mi, madam. Widzieliśmy godne podziwu zdjęcie ciebie i twojej córki Flory chwilę temu. Pardon? Proszę? Chyba nie rozumiem. Chodzi o zdjęcie, gdzie pani trzyma dziecko. To stojące w twoim pokoju. O, przepraszam, ale to nieporozumienie. Nigdy nie miałam dzieci. Co? Czyli jesteś drugą żoną Reinholda, a tamto była poprzednia żona, twoja siostra bliźniaczka, czy co? Nie wiem. Takie domysły. Wybacz, madam, ale... musiałem się pomylić. Nie ma czasu do stracenia. Niech pan znajdzie Ramona i przeprowadzi go tutaj. Skoro to nie Lady Dania na zdjęciu, to kto do diabła może być? Najlepiej zapytajmy lokaja. Może on... ma potrzebne odpowiedzi dla nas. Lokaja? Chelmi, nie masz już nic do powiedzenia? Trudniejsza zagadka albo coś takiego? Mej. Mój Boże. Nasz morderca jest naprawdę bardzo sprytny. Tak? Jest naprawdę sprytny, unika mnie. Ale nie ma żadnego, albo raczej nie istnieje żaden kryminalista, który może mi uciec. Nie kryminalista, tylko żaden zbrodniarz, żaden przestępca, który może mi uciec mojej sprawiedliwości.
Odnajdę go, zanim będziesz mógł policzyć do trzech, coś takiego. No. Duże słowa. Dobrze, Matthew, co ty masz do powiedzenia? Mam do ciebie parę pytań. O, Matthew, masz dla mnie chwilę? Oczywiście, sir. Jak mogę pomóc? Chodzi o zdjęcie w komnacie Lady Dali. To, gdzie trzyma małe dziecko. O, to stare zdjęcie. To nie Lady Dahlia, to zdjęcie poprzedniej żony barona Reinholda. Ale zupełnie rozumiem, że mogłeś się pomylić. Są zupełnie identyczne w swoim wyglądzie, charakterze oraz sposobie ruszania się. Czyli na zdjęciu jest... czyli na zdjęciu to nie Dahlia, tylko jej... tylko poprzednia żona barona Reinholda? Jak wysoka jest szansa, by ktoś wyglądał identycznie jak ty? No, bliźniacy, wiesz, tak jest. Istnieje możliwość, że było ona spokrewnione. Nic o tym nie słyszałem, sir. Pewnego dnia baron przyprowadził ją ze sobą, tak poznaliśmy Lady Dahlię. Przykro mi, ale to wszystko, co wiem o tej sprawie. W końcu bardzo nam pomogłeś. Dziękuję, Matthew. To dość niezwykłe. Im więcej słyszę, to wszystko staje się dziwniejsze. Znowu tajemnica, co? Co tutaj od Lady Dahlii dowiedzieliśmy się? No i odkrywamy powoli tajemnicę, co? Lady Dahlia. Na biurku Lady Dahlii stoi zdjęcie Lady Violet, poprzedniej żony Augustusa Reinholda, która trzyma swoją córkę. Dla obcego, te kobiety wyglądają niesamowicie identycznie. Co się tutaj dzieje naprawdę? No, też się pytam, co się tutaj dzieje. Dlaczego wyglądają tak samo? Czy to siostry, czy coś? Nieznane siostry, bliźniaczki, albo klony swoje? Nie wiem. No, w każdym razie, możemy wyjść? Możemy wyjść sobie tak po prostu, świetnie. What the hell? Co ona ma tutaj w pyszczku? Ale myślę, że to... Zobaczmy teraz! Hej, Klaudia, co to do cholery jest? Okulary! He? Miau! To są... To okulary Simona! Ale co na Jowisza tutaj robią? To może być kluczowa wskazówka do tego śledztwa. Najlepiej powiadomimy inspektora Chelmi o tym. No, najlepiej. Co znowu, Layton? Inspektorze, niech pan popatrzy na to. Te okulary należały do Simona. Znaleźliśmy je w ogrodzie. Co do... Musiały spaść z ciała, gdy było wynoszone z miasta. Przy okazji, skoro ma pan czas na prowadzenie pobliskiego biura rzeczy... Skoro ma pan czas prowadzenia pobliskiego biura rzeczy znalezionych, to czemu czasem nie poszuka pan tego dziedzictwa Reinholdów? Czy jak to tam można... Czy jak to tam... Ma... Czy co pan tam ma robić? A, czyli Chelmi chce, żebyśmy szukali teraz złotego jabłka. Chce się nas pozbyć, aha. Oczywiście, jeśli będzie pan dalej przeszkadzał w moim śledztwie, to sam mogę pana wyznaczyć zadanie. Myślałem, że musimy się tutaj trzymać. Że musimy tutaj siedzieć sobie po prostu. Nie. I czekać, aż ona zwolni. Niech pan wybaczy, inspektorze. Nie lubię tego Chelmeya. Śmierdzi dymem oraz jest taki arogancki. Sposób, w jaki z panem rozmawia, to już jest za wiele. No, Luke jest... podziwia naszego profesora bardzo i jeżeli ktoś z nim zrobi trochę żart, jakiś żart z niego jest trochę arogancki albo coś, albo nie uważa go za takiego genialnego jak Luke, to już Luke go nienawidzi, no. Już by chciał mu w jaja kopnąć.
A Layton zawsze tak spokojnie, Luke, spokojnie. Mój chłopcze, teraz mamy ważniejsze priorytety do załatwienia. Popytajmy w okolicy o Ramona. No właśnie. Żona tak zwalnia po prostu, myślałem, że musimy tam czekać teraz długo. Okej, ludzie, powiedziałbym, że tutaj zakończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. A ja się tutaj z wami zobaczę w następnym odcinku. Na razie, cześć.